Nie żyje jeden z bardziej znanych muzyków sceny raperskiej w Polsce. Słynny raper zginął w trakcie wypadku samochodowego w Gdyni. Artysta, który w przeszłości był członkiem legendarnej Alkopoligami, miał 27 lat. Nie żyje 27-letni artysta, Michał Lechleszner, który w przeszłości był członkiem legendarnej i zasłużonej dla polskiej muzyki wytwórni Alkopoligamia, został ofiarą wypadku samochodowego, który miał miejsce w Gdyni. Zdarzenie miało miejsce dzisiaj, TJ. 16 lutego 2019, w godzinach porannych. Nie żyje artysta. Śmierć znanego rapera. O śmierci Lecha jako pierwsze poinformowało TVN24, wskazując, że w Gdyni na ul. Chwarzynieńskiej w Gdyni, Toyota należąca do rapera, znanego z występowania w Alkopoligami, uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej. Na tę chwilę ustaliliśmy tożsamość jednego z nich, kierowcy. Jest to 27-letni mieszkaniec Gdyni. Będziemy ustalać personalia pozostałych dwóch ofiar, powiedział oficer prasowy gdyńskiej policji Krzysztof Kuśmierczyk w rozmowie z TVN24. Policja nie ustaliła jeszcze, co mogło być przyczyną śmierci rapera. Na razie nie wiadomo także, kto jechał autem wraz z artystą. Służby podejrzewają, że muzyk wraz ze znajomymi poruszał się z nadmierną prędkością, która doprowadziła do utraty panowania nad pojazdem. Pierwsze kondolencje dla fanów i bliskich rapera. Wiadomość, która wstrząsnęła polskim światem muzycznym, wzbudziła poruszenie wśród znajomych i przyjaciół muzyka z branży, którzy zaczęli za pomocą swoich social mediów wspominać muzyka, a także składać kondolencje. Pokój szalony małolacie. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich, napisał raper mielski. Śmierć artysty została potwierdzona także przez Alkopoligamię, do której należał artysta. Niestety, musimy potwierdzić straszne wieści, które dotarły do nas rano z Gdyni. W wypadku samochodowym zginął Lech. Nie zapomnimy cię, Ancymonie, napisała zasłużona dla polskiego rapu wytwórnia. Fani są poruszeni odejściem uwielbianego artysty i w komentarzach cytują tekst piosenki artysty Dorosłość, który poniekąd wieszczy tragiczne wydarzenia, które rozegrały się dzisiejszego poranka w Gdyni. Ciekawe, czy nauczycielka z pierwszej zwrotki jak padnę przyjdzie na pogrzeb. Mój pogrzeb, mówią, że będzie szybciej niż mój krążek. I zanim umiejscowię go w kalendarzu, prędzej w niego kopnę, piszą fani artysty na Instagramie Alkopoligami.